Choć powszechnej służby wojskowej nie ma już od kilku lat, wciąż obowiązuje tak zwana kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn. Ma ona na celu przyznanie odpowiednich kategorii zdrowia, określających zdolność do służby w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak wojna. Kwalifikacja wojskowa w Jeleniej Górze trwa od poniedziałku, czyli od 29 lutego do 1 kwietnia. No podejrzewamy, że to będzie około 1000 osób w tym roku. Zdecydowanie przede wszystkim ten rocznik podstawowy to rok 1997 urodzenia, ale będą też osoby, które w latach 95-96 miały czasową niezdolność do służby. Kwalifikacja jest również okazją do zapoznania się z ofertą szkół oficerskich. Najbliższa z nich znajduje się we Wrocławiu. Dlaczego warto zastanowić się nad wstąpieniem w szeregi armii? Jest to dzisiaj dobry sposób na utrzymanie się, dobra emerytura w przyszłości. No jest to też moje tak jakby hobby, jest to praca, która by mnie satysfakcjonowała, do której bym chodził przez to, że chcę. Przez to, że to mnie interesuje. Kandydat powinien zdać przynajmniej jeden przedmiot, jeżeli mówimy o kierunku takim technicznym, jeden przedmiot ścisły na poziomie rozszerzonym. Dobrze byłoby, gdyby to były dwa przedmioty. Natomiast bardzo dobra znajomość języka angielskiego w momencie, kiedy zdaje egzamin z języka angielskiego na maturze. Zwolniony jest z testów w momencie kandydowania do uczelni wojskowej. Kwalifikacja wojskowa nie oznacza wcielenia w szeregi Wojska Polskiego i nie należy się od niej uchylać. To ważna informacja, ponieważ wśród wielu młodych ludzi wciąż pokutuje mylne przekonanie, że pobór do armii jest w dalszym ciągu powszechny.